Choć pokażę Ci, jak podwinąć gwint tak, aby był szczelny. Na przykładzie, na przykład nypla. Co musimy zrobić? Bierzesz gwint, bierzesz brzeszczot, skrobimy gwint, tak żeby zrobić rowki, żeby konopie nam się nie zwijały. Przez to w momencie wkręcania konopie wypełnią te rowki, które są na gwincie. Zwróćcie uwagę, tak wygląda poskrobany, tak wygląda gładki. Później zabieracie kawałek pakułów i nawijacie od początku gwintu aż do samego końca pakułów. Następnie zabierasz smar typu towot, smarujesz konopie, tak żeby były tłuste. I tak podwinięty gwint, na przykład bierzesz kolanko, zakręcasz tak podwinięty gwint, skręcasz kluczami. Skręcasz kluczami. I w tym momencie masz połączenie dokręcone i nie ma prawa Ci tutaj ani kapać, ani nic uciekać. Dlaczego warto skrobać gwint? Już Ci pokażę. Zwróć uwagę, po wykręceniu zobacz, jak ładnie konopie usiadły w miejscu, gdzie powinny. Czyli uszczelniły połączenie. Zwróć uwagę, tu są pakuły, które siedzą dosłownie tu, gdzie powinny. Chcesz więcej takich porad? Kliknij plusika, zaobserwuj mój kanał, dowiesz się więcej na temat potrzebnych rzeczy. Pozdrawiam.